Wszyscy mierzymy się obecnie ze skutkami rosnącej inflacji. Czym jednak jest ten mityczny potwór zjadający owoce naszej pracy? W wielkim skrócie, inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen dóbr i usług na rynku w danym okresie czasu, prowadzący do spadku wartości pieniądza. Zwykle rozsądne władze starają się powstrzymywać postępującą inflację. Choćby tylko dlatego, że w przeszłości zaniechanie takich działań prowadziło do krwawych rewolucji i kontynentalnych wojen. Sęk w tym, że w obecnej dobie spolegliwego społeczeństwa inflacja to też często stosowany sposób na pozyskanie więcej pieniędzy z podatków oraz pozbawienie ludzi ich oszczędności. Warto tu nadmienić, że inflacja może być korzystna dla rządu, ale tylko w krótkim okresie czasu, ponieważ prowadzi do wzrostu dochodów z podatków i innych źródeł, zwłaszcza jeśli nie towarzyszy temu wzrost wydatków publicznych. Jednak w dłuższej perspektywie inflacja nieuchronnie prowadzi do negatywnych skutków, które odbijają się nie tylko na obywatelach, ale również i przedstawicielach władzy. Niestety, nasi rządzący wypierają te oczywiste fakty, lawirując ile się da i najwyraźniej stawiając sobie za ambitny cel wprowadzenie hiperinflacji i ostateczną destrukcję polskiej gospodarki. Nieustający wzrost cen nie oznacza bowiem tego, że podły prywaciarz zacznie płacić swoim pracownikom więcej, a o wiele bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że czeka nas kolosalny spadek konsumpcji i spowolnienie gospodarcze, co w konsekwencji doprowadzi do masowych zwolnień, zmniejszenia produkcji i kaskady bankructw, której skutkiem będzie spadek dochodów podatkowych i innych źródeł dochodu rządu. Ponadto inflacja może prowadzić również do destabilizacji gospodarczej, co znacznie zniechęci zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. Ale to oczywiście prognoza na niedaleką przyszłość. Największym złodziejstwem jest oczywiście to, że inflacja zwiększa ogólny poziom cen, co oznacza, że ludzie muszą płacić więcej za te same produkty i usługi, co z kolei prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej ich pieniędzy. W ten sposób ludzie w rzeczywistości płacą podatek inflacyjny, niejako ponosząc karę za utratę wartości ich pieniędzy. Oczywiście zastosowałem tu kilka uproszczeń, ale mniej więcej te procesy doprowadzają właśnie do gwałtownego biednienia miliony Polaków. Jest tylko jedna wątpliwość co do przyczyny tych działań. Jeśli obecne władze planowały tylko tymczasowy skok na pieniądze Polaków, a inflacja będzie wkrótce realnie zwalczana, status polskiej gospodarki nie poprawi się znacząco, a podniesione ceny nadal pozostaną z nami na dobre. Stąd też wielu analityków nie ma już wątpliwości, że rozhuśtanie inflacji miało bardzo konkretny cel, a jest nim zwiastowana już od pewnego czasu likwidacja pieniędzy papierowych, które mają zostać zastąpione ich cyfrowym odpowiednikiem, a więc tak zwanym CBDC, czyli centralną walutą banków centralnych. Patrząc na to z tej perspektywy, rozniecanie inflacji przez polskie władze ma jak najbardziej sens i logikę, bo ich celem nie jest tylko sama bezmyślna kradzież, ale raczej przygotowanie pola pod jeszcze większe machlojki i jeszcze większą kontrolę nad przepływem pieniądza. W tym kontekście inflacja jest korzystna dla władz bez względu na jej konsekwencje dla gospodarki. Rysująca się przed nami przyszłość będzie możliwa tylko wtedy, gdy obecny system monetarny upadnie, a gotówka tak obrzydnie ludziom, że będą aż piszczeć z radości, gdy wprowadzi im się cyfrową niewolę, nazywaną dla niepoznaki CBDC. Tak jak zawsze zapraszam Was do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek oraz wsparcia nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji.